Drodzy Państwo, jest 28 dzisiaj inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z myślą o świętej pamięci pani dr Halinie Moszyńskiej, z wdzięcznością chcemy to kontynuować, chcemy rozwijać, mamy nowe pomysły, rzeczywistość też w ciągu tych 28 lat bardzo się zmieniła. To, że nam się to jednak udaje, potwierdza liczba słuchaczy. Zapisy przyjmujemy do końca października. Na ten moment jest 270 osób już aktywnych na ten rok. Przez te wszystkie lata tutaj z naszej oferty skorzystało ponad 2600 osób. Chcemy połączyć siły, jakie daje Uniwersytet działający w wyższej uczelni ze stowarzyszeniem, które może korzystać z różnego rodzaju pomocy projektowej i też poprzez działalność stowarzyszenia zaktywizować Państwa. Wiemy, że chcecie się rozwijać, wiemy, że chcecie się dzielić swoją pasją, wiemy, że jesteście ludźmi ambitnymi, którzy chcą pozostawać w tej sprawności i fizycznej, i intelektualnej. Za to Wam bardzo dziękujemy. Wierzcie nam, że jesteśmy z Was ogromnie dumni. Wszystkiego najlepszego na cały nadchodzący rok akademicki. Myślę, że dla wszystkich nas, którzy uczestniczyli, będą uczestniczyli, Uniwersytet Trzeciego Wieku jest naprawdę konkretną wartością. Mówię to z własnego doświadczenia i z doświadczenia wielu słuchaczy, którzy wiele lat już tutaj funkcjonują. Pozwala nam na zdobywanie nowej wiedzy, rozwój, może nie rozwój, ale utrzymanie sprawności fizycznej, żeby zachować jak najdłużej sprawność fizyczną, ale również intelektualną poprzez różnego rodzaju zajęcia, o których tutaj pani pełnomocnik mówiła. Chciałbym podziękować zespołowi Uniwersytetu i państwu, którzy podjęli ten trud tworzenia stowarzyszenia przy naszym Uniwersytecie. Mówiliśmy o nim od dłuższego okresu czasu, prawda? A to jakaś pandemia wybuchła, a to nie było wystarczającej grupy, która mogłaby te działania zainicjować. Znowu mogę powiedzieć, dzięki pracy udało się. Rok akademicki 2023 na 2024 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Uniwersytecie Bielsko-Bielskim uważam za otwarty. Gaudiamus igitur, iubenestum sumus, postium condam.